Witam Was, moi subskrybenci i nie tylko. Dawno mnie tu nie było, jakieś 4 miesiące. Jak niektórzy z Was wiedzą, u mnie wszystko w porządku. Kontakty się podtrzymały, z czego się bardzo cieszę. A dzisiaj przychodzę do Was z taką troszeczkę nietypową informacją, prośbą w zasadzie. Z prośbą o pomoc dla naszego drugiego eksa, Dawida ze Śląska, który współprowadzi kanał Cała Prawda, a współprowadzi go razem z Ryśkiem. I tutaj jestem upoważniony do tego, żeby Wam troszeczkę to przybliżyć. Otóż Rysiu był przez 29 lat świadkiem, odszedł 3 lata temu, był w zborze Katowice Wełnowiec, był tam pionierem, był starszym, no niewiele brakowało, a byłby też mówcą kongresowym. A gdy wejdziecie sobie na kanał Cała Prawda i posłuchacie, co mówi w najnowszym materiale o imieniu Bożym, no to wychwycicie z tego akcentu naprawdę silne predyspozycje do świetnego mówcy. Dawid natomiast, jak sam mówi, cieszy się, że nigdy nie popełnił chrztu, ale był wychowywany jako świadek, jest takim, można powiedzieć, mentalnym eksem. W wieku 15 lat po prostu sobie odpuścił, czyli jak wiecie, wtedy, kiedy ja się dałem zanurzyć i u mnie się zaczęła podróż nieznane, to on miał to szczęście, że się po prostu wycofał. No i ustrzegł tym swoje dzieci przed wdepnięciem w to, natomiast jest bardzo silnie zaangażowany też w tematy, pomagający rozpropagować wiedzę o destrukcyjności tego kultu. Jest osobą, która ciężko pracuje, rzetelnie pracuje, uczciwie i no, motyw, który teraz ma, to zebranie sporej ilości pieniędzy na leczenie swojej 7-letniej córki. Chodzi dokładnie o leczenie stomatologiczne. Ja tutaj u dołu podlinkuję Wam zrzutkę, która jest w tym celu stworzona. Pozostało na to około 7 tygodni, ponieważ tam zrobił się taki problem z zębami mlecznymi, które no, uległy już usunięciu po to, żeby zdrowo rozwijały się zęby stałe. Na ten cel potrzeba troszeczkę ponad 8 tysięcy złotych. Leczenie jest rozłożone w czasie, część jego już jest opłacona ze środków Dawida, natomiast całość jest jeszcze przed nim, ale rozłożona w czasie na kilka miesięcy, stąd też pewien odległy czas dla tej zrzutki. No, natomiast pomimo tego, że jak mówię, no, Dawid pracuje cały czas, jest to rodzina uczciwie pracująca i ciężko, to no, te środki są, jak dla każdego z nas pewnie by były znaczne. Stąd chciałbym tutaj Was też poprosić o takie solidaryzowanie się w miarę możliwości i no, w miarę możliwości dołożenia się. Gdybyśmy nawet, słuchajcie, po 5 zł zrobili tutaj taki podarunek w stronę jego 7-letniej córki Larisy, to te środki bardzo szybko byłyby zapewnione. A więc spokój dziewczynki byłby no, zapewniony. Ona też jest po już tam takich antybiotykowych leczeniach przygotowawczych, już po usunięciu tego, więc jest to pod kontrolą sytuacja, oni to naprawdę poważnie od razu potraktowali. Natomiast na przyszłość, na to, żeby po prostu przez całe życie problemów z zębami nie miała, nie można tego tak zostawić. Stąd dziś do Was moja taka prośba, żebyście się zapoznali. Opis tej sytuacji nie jest długi, ona też nie jest jakoś bardzo skomplikowana, no na szczęście dzięki współczesnemu stopniowi rozwoju medycyny stomatologicznej, to jest do przewidzenia, co tam trzeba zrobić i jest klinika, która się podjęła tego. Natomiast po prostu jedyne, co myślimy tutaj możemy zrobić, to poza tym, że będziemy myślami z naszymi drugimi przyjaciółmi, to no, pomożemy ich po prostu na miarę swoich możliwości kwotą niewielką. No i tyle. I chciałbym Wam w tym momencie podziękować za to, że poświęciliście ten krótki moment na zapoznanie się z tym materiałem, zachęcić Was do rozważenia tego, czy jesteście w stanie pomóc Dawidowi. I no, czekajmy też na raz, że dobre wieści. Myślę, że to się zadzieje. Natomiast też możemy wtedy, a możemy też dalej korzystać z tego, co na kanale Dawida i Ryśka ciekawego pojawia się i co, jak no, sygnały docierają cały czas, robi bardzo dobrą robotę, ponieważ przybliża pewne wypaczenia, od których ludzie się stopniowo no, na dużą skalę uwalniają. Ja w tym momencie dziękuję Wam za tą chwilkę, którą poświęciliście na ten filmik raz jeszcze. No i do usłyszenia, do zobaczenia, być może za jakiś czas w kolejnym krótkim materiale.